Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zmian w planie dochodów w działach 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 oraz zmian w planie wydatków w działach 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1585, pierwsze czytanie, referuje pani Małgorzata Okarmus. Jest wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania projektu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt zawiera po pierwsze zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę łączną 1 518 446 zł, przy czym pierwsze to jest dochodów i wydatków bieżących, jest to związane z realizacją programów unijnych, zmniejszeniem dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz dotacji z Polskiego Związku Kajakowego. Kolejnie zmniejszenie dochodów i wydatków inwestycyjnych dotyczące budowy linii tramwajowej łączącej ulicę Broszka oraz kampusu UJ, dozbrojenie terenów strefy aktywności gospodarczej, monitorowanie jakości usług publicznych, modernizacja DPS Krakowska, Domu Pomocy Społecznej Łanowa 39, oraz w związku ze zmniejszeniem dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Kopiec Krakusa i teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 181 739 zł. Jest to związane z pozyskiwaniem odszkodowań oraz wpływami z tytułu odpłatności za żywienie oraz sprzedażą mienia. Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia dochodów w kwocie 1 028 581 zł. Jest to w ramach planu dochodów celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Kolejna zmiana w ramach planu wydatków bieżących 35 324 zł. I kolejne zmiany dotyczą zmian w planie dochodów, rachunków dochodów jednostek budżetowych. Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wpłynął wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania jako sprawy nagłej. Z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do drugiego czytania? Kto jest przeciw? Kto się jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada wprowadziła druk do drugiego czytania. Bardzo proszę panią dyrektor. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do projektu nie wpłynęły poprawki ani autopoprawka. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam odbycie drugiego czytania projektu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1585? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała i 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1585.